Siemanko, z tej strony Latif, na ze mną jest Bill, no i dzisiaj gramy sobie w dropera, Bill musi się dołączyć, także cięcie. Okej, okay, Bill już jest z nami na serwerze, no i dzisiaj chwileczkę sobie pobudujemy, też dzisiaj nie będzie taki krótki odcinek, w ogóle chciałam wam powiedzieć, że tutaj lodówka to jest obudowany ten dropper, także tak, czemu wyrzuciłeś drewno? A to jest nasza kuchnia. A. Tak, to jest kuchnia. Zacząłem tutaj robić piekarnik. No, właściwie tą przednią szybę taką. Myślę, że fajnie mi wyszedł. Okej. Okay. Piekarnik. No, całkiem przyzwoicie, jasne. No, tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić taki okno. Czyli kuchenkę gazową będziemy robić? Tak, tutaj będzie. Na tym blacie? Na tym blacie, tak. No i tutaj mamy trochę... No jeszcze coś to na pewno zrobimy, no żeby tu nie było tak nudno, bo chcę właśnie, żeby w tym droperze akurat rad było bardzo dużo miejsc takie do sprawdzenia, tak jakby, nie? Także, no trzeba w ogóle wymyśleć, gdzie będzie przycisk. Jeszcze nie masz wymyślone? Nie. Także, ojejku, co ja robię? O, trochę ci się zagalopowało z tym blatem. Dobra, musimy to zniszczyć. A, i teraz. Czekaj, zrobię sobie tutaj taką granicę, bo to już jest naprawdę wkurzające, jak tak się zagalopujesz i musisz potem to niszczyć. Bo to wtedy jest to wkurzające. No, ale myślę, że możemy w sumie zacząć robić tą płytę. Albo w sumie nie. Dobra, nie. Jednak nie. Ale zróbmy piekarnik. W środku jakby piekarnik. Bill, wiesz co, to jest misja też dla ciebie, żeby wypełnić tutaj to. Czyli coś, co kochasz. Na razie robię ściany, ale mogę tam podejść za chwilę. No, to fajnie. Jak zwykle zresztą. Przydasz się. Okej, okay, ja tutaj robię tak. Okej. Okay. No i tutaj te ścianki mają być z tego, nie? I tutaj chcę zrobić taką, żeby to było jak najbardziej jak piekarnik, nie? I chcę zrobić taką tutaj kratkę, tylko nie wiem z czego. Z kobla, dobra. Albo może, czekaj. O, z takich klap zrobimy taką podłogę jakby, nie? Że będzie to... I taki tutaj wiatrak trzeba zrobić. Taki, no. To wtedy to już będzie super. Dobra. Musimy zrobić taką podłogę. Czemu to się nie chce stawiać? O kurczę, no to będzie z tym lekki problem. Bo czekajcie, bo... Nie da się tak postawić. O kurczę. Ojoj. No to nie będzie łatwo. Trzeba to jakoś tak, że... Ty. O kurczę. Trzeba to będzie tak robić. Takimi paskami. O nie. Dobra. Ojejku. No dobra, to nie będzie łatwe, żeby to zrobić. Oj, oj. A czy da się tak? Da się, dobrze. Ojejku, dobra, no to będzie tutaj trochę bil stawiania i niszczenia, bo no po prostu tak trochę to jest głupio zrobione w Minecrafcie. Ale co? Okay. Bo chcemy zrobić taką płytę, patrz, nie? No. Taką, ale nie da się stawiać o to. I trzeba zrobić takie pasy, nie? I aha, potem je zniszczyć i potem zrobić pasy takie na górze, nie? I potem je też zniszczyć, żeby oje, cała płyta była taka. I tak oje, do samego końca tam. O, to będzie na roboty. Gratuluję. No, tak. A ja się udaję na budowę ścian nośnych. No, dobra. Wiecie co, ja tę płytę zrobię kiedy indziej. Ej, ale może w sumie nawet tak by lepiej wyglądało, niż wszystkie takie kratki? No patrz, Bill. Że myślę, że chyba tak, tak lepiej, a tak, niż, myślę, tak, niż całą kratkę, nie? Tak.
No dobra, czyli jest lepiej. Okej. Bill, twój pad nie jest stworzony do płaskiej roboty. No dobra, daję radę jakoś. Jak coś, to możesz też robić to. Blat. Blat? No, no. Dobra. Dobra, chodź. Na chwilę się tam zgłoszę. Już ci powiem, jaki to robisz? Jest blok. Pół blok z gładkiego piaskowca. Pół blok włoskiego piaskowca. Gładkiego. A, gładkiego. Włoskiego. Jejku. No, dzisiaj taki krótszy odcinek, nie? O, bo też. Tu jest. Te trzy. Ja widzę. I to jest ostatni ten? Z tych trzech. Ostatni. No bo teraz też się zaczęła szkoła i też nie mamy czasu tak bardzo dużo nagrywać, nie? No tak. Znaczy ja nie chodzę do szkoły. No wiem. No ale ja chodzę. I ja teraz zacząłem czwartą klasę, no to chyba najgorsza klasa w szkole. Ja wiem. Są tacy, którzy twierdzą, że każda jest najgorsza. A są tacy, którzy mówią, że tak nie jest. Czyli krótko mówiąc, zdania są podzielone. No właśnie. Ej, no fajnie to wygląda. Patrz, też takie coś. No, chyba, że mogę zrobić nie, okay, też jest, tak. No mogę zrobić też tak. Czy nie? Wiesz co, ja myślę tak, że chyba trochę tak. Też musimy sobie ułatwiać. Żeby tak. Robić tak, jak nam będzie łatwiej, bo żebyśmy też. No tutaj ta robota jednak jest ręczna. Dobra, i ja tutaj jadę z tym. Pewnie się zapytacie, czemu nie używamy Word Edita, nie? Ale, bo Word Edit to jest coś takiego, że zaznaczasz dany punkcik i piszesz komendę i tam ci się wszędzie pojawia blok, nie? No, no i tutaj o to chodzi, bo my gramy na konsoli, nie na komputerze. No i, ej czekajcie, muszę poprawić kamerkę, trochę wychodzi, sekundkę. No, jest wszystko dobrze, ale wracając do tematu, bo na konsoli po prostu nie da się tego dodać, Word Edita, nie? Przynajmniej nam się nie udało. No nie da się. Nie? Sprawdzałeś? Sprawdzałem, tylko, to jest tylko możliwe na Java Edition. Czyli na iPad? Na komputerze. Okej, okay, lecimy tutaj. Na PC-cie. Na pizzy. Tutaj robię tu takie pasy, a potem bije. Chodź, zobacz, jak to jest. No chodź tu. I tutaj między tym muszą być te kratki takie. Aha. Także to nie jest to łatwo stawiać, ale. A, dobra. Zobacz, blat już prawie gotowy. No. Musimy zrobić też tą płytę indukcyjną, nie? No. To też to będzie trochę roboty, ale już myślę, że w tym troperze takie najważniejsze rzeczy już zrobiliśmy. No bo tutaj wszystko było stawiane blok po bloku, nie? Bo tak, na początku to wyglądało dokładnie tak. Także nic nie było. W ogóle. No a teraz. No, ekspres szaleje, tak jak ostatnio. No a teraz, no, ile my to budujemy? Pół roku już chyba. Jakoś tam nie, no, więcej, od listopada. Czekaj, no, to 10 miesięcy budujemy dropera. Klocek po klocku, nie? No, także to już jest naprawdę dużo czasu. No, a ja już tutaj kończę te paski. No i... No, tak. Dobra, tutaj... To jest nasz który? Siódmy trochę? Czy szósty? Siódmy. Siódmy już. Ostatni. Aha. Możliwe, że będziemy budowali kolejną taką mapę, żeby nam się nie nudziło, nie? No, to jakąś, a już inną chyba niż dropper, nie? Nie, no to na pewno nie dropera, nie? Na przykład jakąś przygodową, czy coś takiego. O, coś takiego musimy. Albo jakąś escape na przykład. No dobra, ja tutaj lecę z tymi płytkami. Bo widzisz, co tak się głupio stawia. Patrz. Tak dziwnie się bardzo stawia to, jak tak biegniesz, nie?
Ale co inaczej niż moją techniką? No patrz, patrz. Patrz jak to się robi. Aha, wiem, bo to są półpłytki, nie? No, właśnie. I one tak po powierzchni się, później trzeba to uzupełniać. No. I tak, wiesz. Coś takiego, aha, stół jak żeśmy robili. No, z dywanami. No, ale tutaj na przykład, tutaj nie chodzi o to, że one idą na górę na przykład, tylko one się po prostu nie pojawiają. One się pojawiają z lekkim opóźnieniem. Przy stole, jak żeśmy kładli tą szybę na stole, to... To się nie pojawiały z opóźnieniem, ale pojawiały się, jak trafisz w ten sam blok, to na górze były, nie? I to było uciążliwe dopiero. No tak, bo trzeba było to sprzątać potem, a to ciężko też było zobaczyć. Bo... No, bo to było czarne, nie? Dobra, tutaj trochę już robię te płytki. No fajnie to wygląda, takie coś. Fajnie, rzeczywiście. No. Tutaj Bill już ten stół kończy. Mógłbyś dokończyć też tą podłogę. A dobra, w sumie ją dokończę. No bo tutaj jest nieskończona jeszcze. O, zapomniałem, że rzeczywiście. No, ja już to zrobię teraz. Przynajmniej powinienem. No, Bill, gadaj coś. No właśnie tak się zastanawiam. Co gadać? A tutaj zostanie... Aha, jeszcze później całe uzbrojenie w mechanizmy, nie? Dokładnie. No. A ja myślę tak, że... No bo jeszcze tam trzeba czasu mi zejdzie przy zabudowaniu tych ścian ostatecznie, bo to... No... Ale tak, jak będę miał chwilę wolnego czasu, to... No bo Bill tutaj bardzo dużo buduje, jak ma wolny czas, nie? Bo my nie mieszkamy razem i tutaj Bill bardzo dużo buduje. Jak na przykład po pracy jest, no i wraca sobie i odpala dropera i ściany buduje. Tak, to prawda. Bądź też, jak ostatnio, ściany pod lodówkę i co jeszcze? Nie wiem. A, szafki. A, szafki, no. Także Bill buduje tutaj naprawdę bardzo dużo. Ja robię proste prace budowlane. Tak. A projektowania jest OTIF. No. Ja tutaj takie robię takie to szafki, ja robię takie wszystkie takie zarysy jakby. A Bill jest inżynierem budowlanym. Wykonawcą. No, wykonawcą. A ty jesteś projektantem. No. Ale też robimy wszystko razem jakby. Tak. Ja wymyślam takie, jakby koncepcje mam, jak na przykład krzesło zrobić, jak szafkę zrobić, nie? No, potem to razem wypełniamy i wszystko dokończamy, jakby, nie? Tak. Bo no, najpierw to chcę powiedzieć, że OTIF ma bardzo duży zmysł obserwacyjny i w zasadzie te wszystkie rzeczy są przeniesione z natury. Powie to, co obserwuje. No, na przykład, bo... No właściwie salon, nie, jest odwzorowany idealnie do tego, co siedzimy tutaj. Tak. Bo nagrywamy właśnie w salonie. I tak wygląda nasz salon, tak możecie sobie wyobrazić. Właśnie, o, ja skończyłem tą podłogę już. Skończyłeś podłogę? No, a ty blat? Ja ten blat skończyłem. O, to możesz jeszcze nad piekarnikiem robić. A czym? Tym samym. Tak? No. Dobra, pokażę wam salon, bo to jest odwzorowane 1:1, nie? O, patrz się. Znaczy nie 1:1, nie, tylko nie. No nie, wierny, bo ja wierny. No nie, że wielkość, nie? O, patrzcie. I my siedzimy w takim salonie, tylko jeszcze tu kilka do roboty trzeba i zrobić. I tu przed tym telewizorem jesteśmy. Tak, właśnie tutaj jak... Telewizor jest większy. Ale na tym telewizorze leci to, co wy widzicie teraz i my tu siedzimy. No, tutaj będzie jeszcze obraz taki, a tu się skacze, wybija się z kwiatka do wody i tam sobie spływasz. A cała reszta to już no. I tutaj jest kanapa, którą budowałem 2 dni, także bardzo szybko mi z kanapą poszło. No, kanapa jest fajna. No, tak. Nawet mamy dokładnie takie same poduszki. No. Dobra, a tymczasem wracamy do naszej kuchni. Okej. Okay. O, tutaj na przykład redstone jest, to mechanizm, który idzie stamtąd. Nie.
Tak? Czekaj. Nie, czekaj. Ten mechanizm idzie z stąd, tym czarnym pasem i tutaj ciągle idzie... Do lobby chyba, nie? Nie do lobby, tylko do jednego z droperów. I wyobraźcie sobie, ile tu było roboty. Widzicie? Tutaj ciągle jest co 15 kratek przekaźnik, który przesyła ten sygnał dalej. Tutaj i tym pasem do tamtego mechanizmu. Nie? Także roboty jest tutaj bardzo dużo. Można się napracować do tyli. Tak. No a ja co mam robić? No, a będę wypełniał to. Ej, czy trafię między te wrędy? Jak blisko, a potem spadłem, a ciekawe. A co robisz? Bo skoczyłem, nie? I najpierw tak tu i potem tu, nie? Tak wpadłem. Mobil, ty robisz tam ten suficik jakby. Blat. No i jeszcze trzeba będzie zrobić na górze tutaj. Takie jakby szafki. No dobra. Trzeba też pomyśleć, gdzie ukryć przycisk. No, to już nie będziemy teraz chyba zdradzać. No nie będziemy zdradzać. No, żeby nie było tak łatwo, nie? Łatwo nie będzie za łatwo. Nie, no łatwo nie będzie, nie? Obiecujemy. Żeby przejść te wszystkie 7 dropów, to trzeba będzie... No, zwłaszcza w salonie, to jest już w ogóle tamto jest bardzo trudno. Kombinacja europejska. No. Jeszcze będą tutaj taka książka z podpowiedziami, także nie będzie jakoś super trudno, ale te podpowiedzi nie będą też takie jasne. Także no nie będzie łatwo, nie? No także... no myślę, że mapa jest fajna. No postaramy się udostępnić ją w sklepie. Że za miesiąc? A nie? Więcej. Jeszcze, żeby to wszystko skończyć, to będzie trochę więcej czasu. No tak, teraz nie ma tyle czasu. No, ale udostępnimy to na rynku, na konsoli, także niestety, kto ma komputer, a nie ma konsoli, także to sobie chyba nie pogra. No, ale... No... No będziemy myśleć jeszcze wszystko, jak to przejść, czy coś się da. No przejść się da, nie? No ale wiadomo, nie? Okej, tutaj jedziemy. Ile tego jeszcze? No troszeczkę, ale już mało. Także Bill, co ty, ile tam ci jeszcze? Szybko ci to idzie. No to chyba będziemy już kończyć. Taki krótki filmik, myślę, że całkiem fajny. No to w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze. Jeżeli nasz kanał wam się podoba, nie zapomnijcie także o subskrypcji. A my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy was serdecznie. Pa, pa!